Cześć, jestem Rafał, a wy oglądacie drugi odcinek wideobloga Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 w Warszawie. Zapraszam do oglądania. Z okazji Dnia Nauczyciela chłopcy z ośrodka pod czujnym okiem kadry przygotowali okolicznościowe przedstawienie. Krzysiek, masz dzisiaj jakąś niecodzienną fryzurę. Z jakiej to okazji? Z okazji Dnia Nauczyciela. To będzie jakieś przedstawienie? Bierzesz udział? Tak. A jaką grasz rolę? Sekretarkę. A kiedy się odbędzie te przedstawienie? Jutro. W piątek. A co cię skłoniło, żeby wziąć udział w tym przedstawieniu? Nie wiem. Dobry humor. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w tym wyjątkowym dniu. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Chcemy sobie przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia. A więc chce pan wstąpić w szeregi nauczycieli? Tak, no cóż, a poza targami faktu mógłby koleżanka zapoznać się z dokumentami. Statut szkoły, nominacje rady pedagogicznej, wniosek szkolny, system oceniania, katalog praw i obowiązków ucznia, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, regulamin komisji socjalnej, a reszta w dzisiejszym terminie. Będzie musiała koleżankę sporządzić plan pracy wychowawczej, plan wynikowy, kryteria oceniania, wypełniać dziennik, pamiętać o dyżurach, uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami, kontaktować się z panią psycholog. Myślę, że za 3 dni będzie koleżanka mogła przystąpić do kolejnej porcji wiedzy na temat szkoły i zawodu. Życzę powodzenia i do zobaczenia. W imieniu całej społeczności szkoły składamy jeszcze raz wszystkim wychowawcom i pracownikom naszej placówki najserdeczniejsze życzenia, wytrwałości w dalszej pracy i jak największej satysfakcji oraz dużo radości na co dzień. Z okazji Halloween chłopcy z grupy trzeciej udekorowali swoje skrzydło. Ekipa fotograficzna wybrała się w plener. Korzystając z pięknej pogody, sfotografowali jesienną przyrodę. Ekipa filmowa nagrała krótki film na konkurs o kulturze. Czym jest kultura? Kulturę tworzą malarze, pisarze, poeci, jak i piosenkarze. Kultura to jest tradycja, a także nowoczesność.
Młodzi ludzie bardzo często się interesują kulturą popularną. Ja słucham rapu, trapu i różnych piosenek, zwłaszcza angielskich, jak i polskich. Ja na przykład lubię filmowe adaptacje książek o Harrym Potterze. Kulturę możemy zobaczyć w różnych miejscach. W teatrze, w operze. W kinie, jak i na ulicy. Kultura to także tradycja i pamięć o przodkach. Łączy ludzi, pomaga zrozumieć przeszłość i teraźniejszość. Jak zapewne pamiętacie, w naszym ośrodku rozgrywane są mecze Warszawskiej Ligi Mosów, Mowów i Domów Dziecka. Nasze dwie drużyny rozegrały kolejne mecze. Jesteśmy po pierwszej połowie. Jak wrażenia są twoje, Tomek? No, całkiem. Strzeliłem jedną bramkę. Trochę nóżka mnie boli, bo przetarłem. Jesteś trochę nerwowy, widzę, na tym boisku. Denerwujesz się, że przegracie? Trochę tak, bo jest dość wyrównany wynik. Widzę, Krzysiek, że dzisiejszy mecz był bardzo emocjonujący dla ciebie. No, był, bardzo. Masz jakiegoś zawodnika, który cię tak, wiesz, jakby to powiedzieć, denerwował, że tak dobry był i w ogóle? Nie było takiego. Wszyscy dobrze grali z radości. Nie było. Były problemy, ale... No ale według mnie była wyrównana walka. No, była tak, do końca. Coś się działo, a nie, że 30 do 1 albo jakieś tam. Mam nadzieję, że następny mecz wygracie. Dziękuję. Dzięki. Dzisiejszy mecz był nasz trzeci mecz w ogóle w sezonie 2022-2023 i najcięższy, ale po ciężkiej walce, naprawdę ciężkiej, udało nam się wygrać 4-2. Myślę, że zasłużenie, bo mieliśmy też więcej sytuacji, ale to był taki pierwszy przeciwnik w tym sezonie, który postawił nam mocne warunki, gdzie musieliśmy rzeczywiście walczyć. Wygraliśmy, cieszymy się, Osolska do boju, walczymy o 12 tytuł w historii. Dzięki za oglądanie, zapraszamy do obejrzenia naszych kolejnych produkcji.